Szanowni Państwo, witam na drugiej sesji naszej konferencji. Jeszcze nie wszyscy do nas dożyli, ale mamy nadzieję, że dotrą wkrótce. Bardzo miło jest mi poprowadzić tę część konferencji, którą rozpoczyna nasza szefowa rangowa, mianowicie profesor Izabela Trzcińska, która jest nie tylko historykiem sztuki, historykiem idei, ale także religioznawczynią, kulturoznawczynią i zajmuje się bardzo szerokim zakresem zagadnień. Grant pod tytułem Problemy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku nie tylko wymyśliła, ale opisała, złożyła i zdobyła i dzięki temu wszyscy zajmujemy się tą tematyką. Szanowni Państwo, dziś temat związany jak najbardziej ze Śląskiem Cieszyńskim, ale także ze sztuką, a więc źródła ezoterycznych inspiracji w sztuce twórców Śląska Cieszyńskiego. Zapraszam. Bardzo dziękuję za tak miłą prezentację mojego wystąpienia. Proszę Państwa, i zanim przejdę do omówienia mojego tematu, to chciałabym powiedzieć, że naszego grantu nie byłoby, gdyby nie grant profesora Moniki Życzyckiej, która będzie mówiła za chwilę. Natomiast ja, zastanawiając się, w jaki sposób mam przedstawić Państwu tę problematykę, o której dzisiaj chciałabym opowiedzieć, doszłam do wniosku, że rozpocznę od spotkania dwóch bardzo ważnych osób, mianowicie Kazimierza Stabrowskiego i Andrzeja Podrzowskiego. Kazimierz Stabrowski to jest ten pan, którego widzimy tutaj siedzącego na pośród całego grona studenckiego, takim bardzo specyficznym kaukaskim czapką. I jest to zdjęcie zrobione około roku 1905. Jak mówi prawda, a może legenda, w 1904 dostał on osobiste zaproszenie od szacha polskiego, żeby wybrał się w podróż i namalował portret szacha. Jednak Stabrowski się nie zdecydował, ponieważ wtedy właśnie okazało się, że jego starania, które rozpoczął w 1900 roku, żeby otworzyć warszawską szkołę sztuk pięknych, miały zakończyć się sukcesem i postanowił zostać w Warszawie, chwilę zawiesić dalekie i egzotyczne podróże, a wiem, że bardzo je kochał, i właśnie zająć się zupełnie nowym tworem, jaki powstał w Warszawie. Ci młodzi ludzie, którzy go otaczają, to są właśnie jego słuchaczki i słuchacze. Proszę zwrócić uwagę, ile tutaj siedzi dziewcząt. Proszę Państwa, to jest pierwsza wyższa szkoła znana w historii Europy, gdzie w tych początkowych naborach więcej było słuchaczek niż słuchaczy. I co jeszcze bardzo ważne, to to, że carat nie bardzo chciał się zgodzić na to władze carskie, żeby powstała taka szkoła, która uczy tylko sztuk pięknych albo aż sztuk pięknych. W związku z tym zaproponowano taki program, gdzie uczono po prostu także rzemiosła na bardzo dobrym poziomie, ale rzemiosła. To było niesłychanie istotne także dla tych kobiet, które tu studiowały, bo to im dawało możliwość niezależności, prawda? I jednym z wielu pomysłów, tu niestety nie miejsce, żeby mówić o tej wspaniałej szkole, ale z wielu nowatorskich pomysłów, które tam się pojawiły, były wywiady plenerowe, które współpracujący z Kazimierzem Stabrowskim Konrad Krzyżanowski organizował między innymi i w tej chwili
nauczycieli, pedagogów artystycznych. I kiedy po raz pierwszy trafił tutaj Kazimierz Stawrowski, przepraszam, to nie wiadomo. Natomiast z całą pewnością przyjechał w 1919 roku. To był bardzo ważny moment, ponieważ wtedy powstawało tutaj Polskie Towarzystwo Teozoficzne, zakładane przez Andrzeja Kajfosza i organizowane przez wspomnianego już na poprzednim wykładzie Andrzeja Podrzewskiego. I Stawrowski został zaproszony do przeprowadzenia wykładów na temat filozofii w Cieszynie i w Trzyńcu. Został potem przedstawiony taki zapis, skrót z tego, o czym mówił. To były głównie takie przekazy o charakterze mesjanistycznym i bardzo znamienny jest ten kontakt, ponieważ Stawrowski był założycielem pierwszej loży teozoficznej w Polsce. A w 1919 roku działała już zupełnie inna struktura teozoficzna. Zaczynała swoją działalność w Warszawie pod opieką, pod egidą Wandy Dynowskiej. Ale to nie z Wandą Dynowską nawiązali kontakt ludzie stąd, tylko właśnie z Kazimierzem Stawrowskim. I po pierwsze, te wyzwolenie, które było prowadzone przez Andrzeja Podrzewskiego, właśnie został wydrukowany artykuł na temat tego pobytu Stawrowskiego, ale w osobistych zapisach Podrzewskiego jest też taka notka z 1923 roku, gdzie Podrzewski pisze, że u stronu Polanin stąd i zowąd spotkał Stawrowskiego, który przyjechał po prostu spędzić tam wakacje. A ponieważ Podrzewski zajmował się wtedy malowaniem, zaprosił go do siebie, bo chciał się od niego też czegoś nauczyć. I ponoć miał Stawrowski robić rozmaite szkice z natury. Niestety nie znalazłam żadnych widoków gór pochodzących akurat z okolic Wisły. Ale myślę, że Podrzewskiemu można tutaj wierzyć. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że wyobraźnia Stawrowskiego wpłynęła w bardzo szczególny sposób na ukształtowanie takiego alegorycznego przedstawiania świata, jaki ukształtował się właśnie wśród twórców Śląska Cieszyńskiego. Jednym z najbardziej znanych cyklów obrazowych Stawrowskiego, który zaginął w czasie I wojny światowej, był Pochód Burzy. Tutaj Państwo widzą, może tak nie do końca dobrze widać te obrazy, ale one się zachowały tylko w pocztówkach. I tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie jakby docenić w pełni, zauważyć kunsztu malarskiego, tych dzieł. To były wielkie płótna, uznane za prorockie. Właściwie zarówno Polacy, jak i Rosjanie mówili, że dostrzegają w nich zapowiedź wojny, rewolucji. Właśnie w czasie wojny zostały one zniszczone i zaginione. I to, co charakterystyczne, to opowiadają one o wielkiej przemianie, o niesłychanie mrocznym okresie, który przychodzi do świata, ale który ma się skończyć czymś pozytywnym, który ma przynieść nową epokę. Są symbole burzy, chmur, szalejących żywiołów, pasma krzyży. Na tym obrazie, który tutaj Państwo widzą, który nie ma dokładnej datacji, a nie ma też tytułu, jeśli jest inaczej, to bardzo proszę pana doktora Pawloka o poprawę. To jest z kolei dzieło Podrzewskiego. I mamy tutaj takie właśnie spienione fale, mamy krzyż, który z nim wyrasta i mamy taką bardzo specyficzną postać, która chwyta się tego krzyża. Ja interpretuję tę postać jako Polonię i byłabym skłonna przypuszczać, że ten obraz powstał gdzieś około
pomiędzy II wojny światowej. I myślę, że to jest powtórzenie właśnie tej wyobraźni, którą Wojciechowski mógł znać dzięki tym pocztówkom. Tych pocztówek do dzisiaj zachowało się bardzo dobrze. Ja rekonstruując sobie właściwie informacje o tych dziełach, no zdobyłam chyba wszystkie. Wydawano je w różnych edycjach, w różnych domach wydawniczych. W związku z tym myślę, że Podrzowski mógł to stąd znać. I sądzę, że właśnie w ten sposób myślenia, że przez mrok przychodzi coś, co daje nadzieję, jest tutaj takim bardzo charakterystycznym elementem. Druga inspiracja, która także bardzo trudno znaleźć jej bezpośrednią genezę, to proszę Państwa Wojra, czyli Józef Anton Schneider-Planken, który był malarzem niemieckim, zamieszkał potem w Szwajcarii, malarzem i autorem dzieł. Jego książki były popularne już w międzywojniu w Polsce i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. On także uważał się za filozofa, ale za innego filozofa, tak bym to powiedziała, niż Blavatska, ponieważ on uważał, że należy szukać bezpośredniej inspiracji filozofii u Jakuba Bemego. Tworzył bardzo interesujące dzieła o takim charakterze abstrakcyjno, jakby takich kosmicznych pejzaży, które zresztą były stosunkowo nieznane albo słabo znane w tamtym okresie. Ale jeden obraz tego autora na Śląsku Cieszyńskim cieszył się, jak zdążyłam zauważyć, cieszyłby dzisiaj ogromną popularnością. To jest ten Chrystus na jaśniejącym tle, którego Wojra miał namalować w kontekście swojej własnej wizji, w kontekście takiego spotkania z Mesjaszem, tak jak on Chrystusa właśnie rozumiał. Czasami zauważyłam, że tutaj w regionie nazywa się go Chrystusem na żółtym tle, chociaż z całą pewnością to tło jest właśnie jaśniejące. I propagatorem zarówno myśli Wojra, jak i właśnie tego wizerunku był przede wszystkim Tomasz Ogier-Malmański, którego tutaj Państwo widzą. I dzięki Tadeuszowi Wiadicowi, który obiecał przekazać do Księżnicy Cieszyńskiej zbiór wszystkich tłumaczeń dokonywanych też po II wojnie światowej właśnie dzięki Ogier-Malmańskiemu Malmańskiemu dziełu Wojra. Przekazał mi też pan Wiadic to zdjęcie, które osobiście wykonał w pracowni Mańskiego i jak Państwo widzą, wisi tutaj ten właśnie Chrystus i poniżej zdjęcie samego Wojra. Natomiast idąc dalej, tutaj niestety nie zobaczymy tego, ale to są zdjęcia, które znajdują się w zbiorze ikonograficznym muzeum. Tu mamy Podrzowskiego i jakby się dobrze przyjrzeli, to tam na samej górze także jest właśnie podobizna tego Chrystusa. I jeszcze jako ciekawostka, tutaj też no, ja widzę z tej odległości, ale Państwo tego mogą mi zobaczyć, z innego ujęcia Podrzowski siedzi sobie, a przed nim wisi portret Ochorowicza. I ten Chrystus na złotym tle niesłychanie wpłynął przede wszystkim na malarstwo Czesława Kuriacy. Tutaj widzą Państwo autoportret tego artysty. Widzimy właśnie tego jaśniejącego Chrystusa. Ta różnica, która tutaj się zaznacza, może najbardziej polega na tym, że ten Chrystus, którego my widzimy u Kuriacy, ma niebieskie oczy i ma jasne włosy. Wprawdzie Wojra pisał, że on wcześniej wykonywał takie właśnie obrazy, potem w takim kierunku syryjskim, właśnie przedstawiając Chrystusa.
kości w ujęciu filozoficznym. To jest mistrz nazywany Kutpumi, a to jest mistrz Morda. Namalował je Hermann Schnicken. Ja celowo daję tutaj czarno-białe przedstawienia, ponieważ one tak były rozpowszechniane. I znowu, ja nie spotkałam ich co prawda na Śląsku Cieszyńskim, ale w spuściźnie polskich teozofów jest ich bardzo wiele. W Krakowie, jak możemy spotkać w Warszawie, tego rodzaju podobizny spotykamy. Mistrz Morda ma takie jasne włosy. A tak jako ciekawostkę pokażę Państwu, jest jeden z zachowanych obrazów Stanisława Kurlewcy, który w jednej z prywatnych kolekcjach jest nazywany Magiem. Ale ja sądzę, że to jest właśnie jedno z przedstawień Mahatmy. Natomiast wśród Mahatmów, w takim teozoficznym rozumieniu, także dzięki wielkiej popularności książki Eduarda Schillego o wielkich tajemniczonych, znalazł się także Chrystus. Już kończę. Tutaj mamy właśnie taką postać Chrystusa, namalowaną już zresztą przez innego twórcę, a pochodzącą z lat 20. wieku. Już Państwu powiem, jak się ten twórca nazywał. David Andrews Owoś. I to, jak przyjrzymy się pracom Kurlewcy, to ten wzorzec ikonograficzny właściwie takiego Chrystusa jako wielkiego wtajemniczonego, który zbiera wszystkie ścieżki wtajemniczonych, wszystkie nogi wtajemniczonych dni się. W Chrystusie miało się to właśnie spotykać i domykać i sądzę, że tutaj ten ślad jest bardzo wyraźny. Natomiast chcę jeszcze krótko zaznaczyć, bo tu jesteśmy na wstępie tej kwerendy. Bardzo wyraźne są wpływy niesłychanie ciekawej ikonografii czeskiej. Tu mamy stronę z odrodzenia. Natomiast obydwie te grafiki pochodzą albo z czasopism, albo z książek czeskich. I myślę, że tutaj te wpływy obopólne należałoby zbadać, bo są one bardzo wyraziste. O, także w przypadku tego lotosu, który jest zresztą projektem Kurlewcy, bardzo charakterystycznie otwierający się kwiat lotosu i też właśnie takie analogiczne lotosy, i powiedziałabym nawet w takim podobnym stylu, mamy ich dość sporo w publikacjach czeskich. I jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć, że nie tylko możemy szukać ezoterycznych źródeł w sztuce Śląska Cieszyńskiego, ale alternatywna duchowość Śląska Cieszyńskiego w niezwykły sposób wpłynęła na sztukę i kulturę polską. A tutaj jeszcze Kurlewcą, który namalował Jana Hadynę, a te dwa piękne, dwie piękne podobizny Hadyny wykonała Janina Krautrop-Sileska, wybitna polska malarka przez OKSP. Chcę też zwrócić uwagę na to, że Andrzej Urbanowicz, współtwórca Oneironu, nazywał właśnie Jana Hadynę doktor Illuminatus. Zarówno Urbanowicz, jak i Krautę twierdzili, że nie byłoby polskiej sztuki współczesnej, tej alternatywnej, bez wielkiego wpływu